Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z nadwody. Dzisiaj mamy bodajże 19 października, jesień, piękna jesień, może nie taka złota, bo słońce się schowało, ale dzisiaj jestem na łowisku Berry Hill, Old Lake i dzisiaj będę łowił sandacza i leszcza. Oczywiście nie tym samym zestawem, po prostu jedną wędkę będę miał nastawioną na sandacza. Pokażę Wam, jak tu się łowi sandacze na tym łowisku, dlatego że są specyficzne wymagania, specyficzne warunki. No a przy okazji będę chciał zlokalizować sobie leszcza, dlatego żeby nie siedzieć tak bezczynnie, prawda? Zamiast dwóch wędek na predatora wolę mieć jedną na drapieżnika, a drugą po prostu łowić sobie leszcza. A więc jaka taktyka na dzisiaj? Dzisiaj będę łowił na kawałek rybki, na ogon albo na kawałek z głową, na włosie, z jednym hakiem, tak się tutaj łowi. Zaraz Wam pokażę ten zestaw, jak to wygląda. No teraz resztę będę łowił normalnie pikerem 3 metry. Biorę się do roboty, jest po 10, nie ma czasu. Więc jakiego zestawu używam na drapieżnika? Mam tak. Na krętliku porusza się tu ciężarek, 70 gram. Specjalne mam tutaj takie mocowanie. To jest mocno drapieżnika, nie jest zestaw karpiowy, to jest do zestawu właśnie drapieżnikowego. Do tego mam domocowaną gumkę zabezpieczającą krętlik i tu mam szypon. I zobaczcie, na końcu jest po prostu hak. Duży hak numer 4 bez zadzioru, na berychy nie wolno używać zadziorów. I włos. Na tym włosie zamontuję zaraz kawałek filecika i taki jest mój zestaw, prosty i praktyczny. Alarm ustawiamy bardzo delikatnie, ryba ma czuć jak najmniejszy opór, dlatego że sandacz jest bardzo podejrzliwy, dlatego leżąc na ziemi on powinien mi delikatnie wysuwać żyłkę. Ja bardzo szybko też powinienem zacinać. Tym hakiem wyrządzam rybie praktycznie zerową krzywdę. Nie słyszałem, żeby tutaj kiedyś szczupak albo sandacz zaliczył szczelił kopytami, że się tak wyrażę. Czyli po prostu zginął w takim wypadku. Ten jest bardzo bezpieczny zestaw i skuteczny. Na ten kawałek fileta łapać można i okonie, i klenie na rzekach, i karp też na to weźmie. Także prosty zestaw. Teraz pokażę Wam, jak wygląda właśnie ten koniec. A więc to, czego używam, to jest mała płotka. Niektórzy używają ryb morskich. Ja na sandacza wolę używać ryb słodkowodnych. Jak teraz robimy? Są jeszcze zamrożone. Lekko. Już chodzi. A więc zrobię teraz kawałek takiego filecika. Ucinam ten ogon w ten sposób. Będę łapał na tą sekcję na razie. Przekuwam. Przekładam włos. Aj, hak ostry, ostry, wbija się, to dobrze. I teraz to, co zakładam, to ja używam chorągiewek czerwonych, czerwony kolor zwłaszcza nie dodaje. No tu wystarczy, dlatego dodaję stopera, żeby przynęta mi nie spadała, czyli zwykły taki, zobaczcie, stopery z Drenana bodajże. Bardzo prosty zestaw. Zaciągam do. Zobaczcie, to jest mój zestaw tutaj. Ciężary. To wszystko. Jedną rzeczą, którą mogę teraz zrobić, to uatrakcyjnić tą przynętę. Ja akurat jestem zwolennikiem stosowania dodatków. Siostro zastrzyk teraz będzie kupiona w sklepie, igła, odkręcamy
zwłaszcza na początku, kiedy ten drapieżnik musi znaleźć przynętę. I potrzebujemy wiele tego traktora. Jeżeli używacie morskich, bo one mają w sobie dużo atraktora już, tutaj nie mają. Kuć nie jest aż tak aromatyzowana. A jeszcze dodamy tu. To wystarczy. Z płynności. Ja tu mogę z powodzeniem łapać i szczupaka, i karp, i okoń. Duży. I zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Jeżeli chodzi o leszcza, moją taktyką jest zestaw helikopterowy. Na razie nie mam zamontowanego, tutaj będzie zamontowany przypon, tu mam koszyczek. Będę łowił jednym koszyczkiem dzisiaj, dlatego że myślę, że średni koszyk z Drenana 20 gram świetnie dopasuje, nie potrzebuję więcej. Mix 50-50, ale nie jest tak jak metoda mocny. W sensie nie jest aż tak bardzo mokry, jest troszeczkę bardziej suchy, chcę, żeby się ładnie rozsypywał. Wprowadzę sobie takie 3-4 koszyczki w jedno miejsce, a później zobaczę, co się będzie działo. Jest druga połowa października, nie chcę być zbyt, że się tak wyrażę, nęcić, nie chcę zbyt mocno. Celuję w tamto miejsce, tak. Zaczepioną szyłkę mam na klipie. Czekam teraz moment, aż ta zawartość koszyka opadnie. Nie łowię dzisiaj daleko od brzegu. Łowię dość blisko domku. Zobaczcie, tu jest za mną, znajduje się domek. Tu jest siedziba, tu jest sklep i w ogóle biuro. Są ubikacje. Nie chcę iść nigdzie dalej, dlatego że tu jest najgłębiej i uważam, że o tej porze roku tutaj będzie najwięcej ryby. Nie będzie siedzieć gdzieś na płytszej części tego zbiornika, a to jest dość płytkie jezioro, tylko będzie tutaj. Tutaj jest do 3 metrów głębokości. Tam, gdzie ja zarzucam, jest około 2,5 myślę. Tu, gdzie zarzucam na sandacza, gdzieś z 15 metrów od domu, z 15 metrów ode mnie 20, też jest około 3 metrów. Nie mam zamiaru wcale wywozić albo wyrzucać gdzieś ze stawu daleko. Tutaj nie trzeba. Także jestem dobrej myśli. Zobaczymy, jak to będzie. W tym łowisku na Old Lake jest dużo leszcza. Jeżeli ktoś pamięta, to tutaj łowiłem z Michałem w kwietniu. Łapaliśmy akurat w płytszej części po drugiej stronie. No nie powiem, żeby nam nie wychodziło, bo zrobiliśmy wtedy bardzo dużo ryb. Nie pamiętam, około 40 leszczy, ale to był taki moment, kiedy jest wiosna, kiedy ryba rusza do ataku. Jeżeli na takich zbiornikach, tak naprawdę sztuka polega na tym, żeby utrzymać stado leszczy. One mają po 50 sztuk, dajmy na to, i one się przemieszczają z miejsca na miejsce. Jeżeli dobrze się nęci, taktyka jest słuszna, to wtedy to stado powraca. Jeżeli popełniamy jakiś błąd, złapiemy 3 leszcze na przykład i całe stado nam odchodzi w bok. Dlatego trzeba zawsze uważać. Drugi koszyczek leci. Na klipie. Także celuję zawsze w to samo miejsce. Mogę mieć tam jakiś rozrzut, ale tutaj nie muszę wcale się tak bać. Dlatego, że jak łapiecie leszcze, pamiętajcie, nie musicie być super dokładni. Łapiąc liny, łapiąc karpie, płoć, inne ryby, warto być dokładnym. Z leszczem nie. Dlaczego? Także on się bardzo szybko płoszy i jeżeli my rozrzucamy w różnych częściach, można powiedzieć, na początku może, jeżeli na skupienie rzucamy, jest ok, ale później o wiele lepiej jest zarzucić troszeczkę z boku, troszeczkę bliżej, dlatego żeby to stado operowało w jednym miejscu, a złowiona sztuka najlepiej, żeby była bliżej nas. I wtedy mamy pewność, że nie puszymy stada. Mamy większe szanse na złapanie większej ilości ryb.
tego co słyszałem, wczoraj było sporo wędkarzy, chyba jeden złapał tylko dwa sandacze, dlatego nie spodziewam się tu jakiegoś wielkiego Eldorado drapieżnikowego. Prawda, nie uważam, że nic nie złowię, ale myślę, że ten alarm nie będzie aż tak często tu grał. Dlatego leszcze są bardzo dobrą łapiąc na klipie. Tutaj nawet możemy pozwolić, żeby nam żyłka mocniej uderzyła przy zarzucie, żeby mocniej nam szarpnęła za klip, dlatego że kruszczyk ma 20 gram. Jest tak mała waga, że żyłce się absolutnie nic nie dzieje. Lepsze filmy mają tak skonstruowane kowrotki, że ten klip jest bardzo bezpieczny. Tak zagina żyłkę, że jeżeli on nie jest to bardzo mocne uderzenie, nie powinno się absolutnie nic stać. Rzucamy. Pięknie. Są cztery małe koszyczki. Mógłbym użyć dużego, ale wolę użyć małych. Ten na takich łowiskach. Padający koszyk w jedno miejsce to jest dzwonek na obiad dla ryb, one dobrze to znają. W miksie mam typowo leszczowe składniki, jest kopromelasa. Mam kilka leszczowych dodatków. Są płatki owsiane, żeby troszeczkę zbić, ale to nie jest tak ważne. Są też konopie, bo to jest taki miks, można powiedzieć, wspólny. Ale nie są bardzo mocno zmielone i przede wszystkim są pelety 2 mm. Tutaj na tej wodzie, jeżeli macie pelety 2 mm, to jest świetna sprawa, dlatego że one rozsypują się dookoła. One wcale szybko się nie rozkładają. To nie jest tak, że pelet się zamienia w proszek. Nie. On potrzebuje z pół godziny. I to, co dobre, to fakt, że ryba po prostu wybiera te pelety, prawda? Zatrzymuje się na dłużej, podczas gdy to widać często na filmach. Jeżeli nie mamy aż tylu rzeczy ciekawych dla ryby, ona bardzo szybko wpływa, widzi co się dzieje, odpływa, a te pelety zatrzymują ją na dłużej. Nie używam peletów halibutowych. Mam parę torebek PVA, mam pelety halibutowe, ale już nie chcę o tej porze. Zbyt długo się rozkładają w wodzie, są zbyt tłuste, zbyt szybko sycą ryby i przede wszystkim pomogą już rybie. Myślę, że jeszcze nie szkodzi, dlatego że nie wiem, czy widzieliście, na początku byłem w koszulce, jest w miarę ciepło, myślę, że będzie dzisiaj z 18 stopni. A woda też powinna być niezła, dlatego że zbliża się jakiś huragan do UK. Nazywa Gonzales. Mogliby go nazwać Putin, nie wiem. Coś złego się zbliża i jutro ma wiać bardzo mocno. Spodziewam się zmiany ciśnienia, dużego skoku. Kto wie, czy ryba dzisiaj właśnie nie będzie w takim, można powiedzieć, stanie, który popchnie do żerowania. Było czyste niebo i przychęt, teraz się pojawiły chmury. Także bardzo dobrze, ryba nie lubi ostrego słońca, a przy takiej pogodzie powinno być ok. Jak zbudowany jest mój zestaw helikopterowy? Zobaczcie. Dwa stoperki. Tutaj krętlik z gumką. Ta gumka, zaraz wytłumaczę wam do czego jest. Przypon. Użyłem przyponu gotowego Drenana z hakiem włosowym 16. Że to jest przypon, który ma 30 cm. To jest bardzo ważna różnica. Jeżeli kupujecie przypony do metody gotowe z Drenana, one mają grubą średnicę 0,26 mm, 0,23. I one do zestawu helikopterowego są za grube. Ta żyłka jest zbyt mocna. Natomiast jeżeli kupicie 30 cm przypony włosowe z Drenana, to one mają wtedy o wiele cieńszą żyłkę i one są przeznaczone właśnie do tego typu łowienia. Żyłka 0,18 na przyponie tutaj, przy żyłce głównej 0,23 albo 0,25 w zupełności mi wystarcza. Łowienie z gruntu to nie jest łowienie jakimi żyłkami 0,10 mm ani 0,12, tak się łowi z powikiem. Przy gruncie zawsze powinniśmy mieć pewność, że tą rybę jesteśmy w stanie wyciągnąć. Na ziemi leży, na dnie będzie leżał przypon i być może zimą używałbym żyłki 0,13, 0,14. Prawda? Ale teraz do tej pory roku jeszcze nie jest tak zimno, 0,18 w zupełności powinno wystarczyć, a to jest mój koszyczek. Jeżeli zauważycie, ta gumka
tutaj pokażę bliżej do kamery. Ta gumka odsuwa mi ten zestaw, on się nie powinien plątać. Czasami się zaplączę, ale naprawdę jest to raczej niezbyt częste. Nie ma z tym problemów. Dlaczego zestaw helikopterowy jest taki dobry? Dlatego, że to jest zestaw, gdzie krótki przypon, około 15-12 cm może, zacina bardzo dobrze rybę. Jest to ryba, podnosząc przynętę, napotyka opór koszyka. Tam się żyłka w ogóle nie przesuwa i następuje samo zacięcie. Dlatego ten zestaw u mnie, to jest zestaw, który ja stosuję głównie w takich miesiącach jak kwiecień, marzec, październik, listopad, prawda? Nie używam latem, wolę używać metody, jest skuteczniejsza, ale o tej porze roku w zupełności to wystarcza. I tak jak zawsze zatapiam zestaw, żyłka tonie. Nie spodziewam się jakiegoś wielkiego szału, ale nigdy nic nie wiadomo oczywiście. Teraz pokażę wam, jaką wędką mówię dzisiaj, czemu wybór padają. To jest piker 3 metry Garbolino z dość czułą szczytówką, 1,5 oz, czyli 1,5 uncji. Ona bardzo dobrze pokazuje brania, bardzo dobrze są widoczne. Zobaczcie, już są ugięcia, także moje 5 koszyków wprowadzonych i 6 teraz dało już wynik. Ja wiem, że ta ryba jest w pobliżu, także muszę być ostrożny, bo może być akcja bardzo szybko. Na razie nie widzę tam, a widzę nawet jakieś bańki powietrza w okolicy, to jest ciekawe. Ale ten piker ma 3 metry i on zarzuca o wiele dalej niż piker 2,7. Czasami to jest 3-4 metry, 5 metrów różnicy, ale naprawdę jest to bardzo istotne, jeżeli chodzi o tutaj to łowisko, dlatego że ja właśnie chcę łapać na takim dystansie do 30 metrów. Chcę łowić zestawem do 30 metrów, ale to co musimy rozumieć, to że o tej porze roku, jeżeli stosujemy małe koszyki, czyli ja chcę stosować koszyk tutaj 20 gram dzisiaj, taki był mój plan, ja nie dorzucę pikerem 2,70 tak daleko. Ja używam podajników do metody, które mają 30 gram i 45 gram i one lecą bardzo pięknie. Natomiast zestaw z koszykiem nie jest tak aerodynamiczny. Zobaczcie, już są branka. Tylko czekamy na konkrety, tak jak przy metodzie. On nie jest tak aerodynamiczny i po prostu źle się zarzuca. Dlatego wolę używać dłuższej wędki, ale absolutnie nie chcę używać fidera 360 metra, ponieważ tutaj byłby za długi. Jakbyście zobaczyli, zobacz, tu mam drzewo zaraz, krzaki, prawda? Nad sobą mam drzewa i po prostu długa wędka by mi tylko przeszkadzała. Hol byłby dłuższy. Nie ma absolutnie, nie ma sensu bawić się coś takiego. O wiele lepiej jest używać właśnie takiego pikerka 3 metry. To jest naprawdę świetne narzędzie i nie trzeba niczego więcej. No, no, jest. Za wcześnie. A, no już pierwsze kopy za płotem. Zobaczcie, jak wygląda ten zestaw. Widzicie, że to bardzo ładnie widać. Jak go nim okręcę. Widzicie? Dlatego się to nazywa zestaw helikopterowy, ponieważ on tak fantastycznie się okręca. Co ważne, tutaj nie plączę się. To jest strasznie istotna rzecz. Każe się złowić gałąź. Ma dziadek z wnuczkiem. Odstrzelone kosztem zestawu. Trzeci zarzut przed chwilą, kiedy podciągałem zestaw po to, aby sprowokować rybę do brania. Miałem zaraz branie, a niestety ryba mi się wypiła na samym początku. Nie wiem, może ją przyhaczyłem przypadkowo, ale dobrze to wróżę. Thank you.
dobre ubranie. Teraz kolejny raz w wodzie ląduje zestaw. Tym razem zmiana. Kukurydza jest już na haku. I kilka ziaren kukurydzy, kilka martwych białych dałem do środka, do koszyka. Także powoli zaczynam tamto miejsce jakby wzbogacać. No a to, co teraz muszę zrobić i to, co jest moim obowiązkiem, to szukać najlepszej z przynęt. No tamten pelet halibutowy miałem w bramie, ale byłem niestety brałem inne przynęty z wiaderka. Wstyd przyznać, że to stało. Jeżeli nie będzie, za chwilę będziemy próbowali dendrobeny i innych rzeczy. Kukurydza jest żółta i być może świetnie będzie się tutaj sprawdzać. Zestaw wodzi jest na razie około minuty, półtorej. Także rybom trzeba dać troszeczkę czasu. Piąty zarzut. Teraz będę zarzucał o wiele częściej. Coś mi się wydaje, że ta ryba jednak potrzebuje większej ilości pokarmu dzisiaj. To takie lekkie ugięcie żuki, które było tu widać. Dokładnie w tym samym momencie wyskoczył lesz nad wodę. Wykonał takie trzy skoki. To jest właśnie niesamowite, że te ryby tutaj na tym zbiorniku nauczyły się wyczepiać z haków bezzadziorowych w ten sposób. Po prostu wyskakują na powierzchnię i bardzo często z drugiego haka schodzą. Niesamowita rzecz. Nie widziałem tego na żadnej innej wodzie, tylko tutaj. Kolejna zmiana, tym razem zmieniłem hak na 16. Szeroki hak z drenana. Szeroki, ale wcale nie duży. Przypon 0,14. Mam 4 martwe białe na haku. Zobaczymy, czy lepiej się to będzie sprawować. Kukurydza wcale nie była lepsza od paletu halibutowego w kolorze żółtym. Zobaczymy, czy być może żółka jest za gruba. Prezentacja przynęty nie taka. Może trzeba trafić właśnie w przynęty. Najpierw martwe białe spróbuję, a za chwilę robię, posiekam dendrobenę i zobaczymy, jak z dendrobeną się będzie to właśnie komponować. Teraz pokażę wam, jak będę łowić o tej porze roku, co jest bardzo skuteczne. To jest właśnie podejście, w którym używamy siekanej dendrobeny. O tej porze roku świetnie to się sprawdza. To, co ja robię. Mam tu dendrobenę z sobą. Biorę kilka robaków, rzucam na środek. Trzeciego, tego jednego sobie zostawię na tu na razie. I wygląda to tak. Robimy siekankę. Jako, że jestem za większym leszczem, takim 2-3 kilo, nie siekam zbyt drobno. Są takie kabałki 2 cm, centymetr. Dobrze. Teraz to nabijam do koszyka, to co posiekałem. Tam jeszcze jakieś martwe białe są. Głównie pelety. A na hak zakładam dendrobenę też. W tej dendrobenie ucinam głowę. No. Taki zestaw zarzucam.
zobaczymy, co na to leszcz. Ja uważam, że powinno mu się to spodobać. Pierwsza ryba dnia. Na dendrowenę coś małego wzięło. Prawdopodobnie mały leszczyk. O, dokładnie jest tak jak mówię. Nie jest to ryba, którą chodziło, ale zawsze coś. Taki pół kilo może ma. Właśnie rzucono kilka kromek chleba z kuchni. Gęsi zaczęły walczyć między sobą, masa ptaków się zleciała. Mój atak nie dał niestety wyników. Dendrobena się nie sprawdziła, więc przerabiam zestaw na prosty zestaw z koszykiem. Tym razem jest to przesuwający się koszyk, ale zablokowany stoperem. 30 cm przypon i większy koszyk. Tym razem chcę mocniej nęcić, zobaczymy, czy mocne nęcenie coś da. Wziąłem nawet parę lotów halibutowych. Może karp się skusi, nie wiem. Zobaczę. Do środka będę dawał dużo tak zwanych freebies, czyli te pelety, kukurydza, a zamykam to wszystko. Być może są tu większe stada leszczy i może chcą mieć więcej, zobaczymy. Tamto podejście mi się po prostu nie sprawdziło. Jeden mały leszczyk, taki z pół kilo. To są naprawdę większe ryby, dlatego przyzbrajam się pelet. Pikantna kiełbasa 12 mm na haku. Nie mam miętkiej gry tym razem. I zobaczymy, co się dzieje. Zmiana taktyki i pierwszy zestaw z peletem jest, łopata jest. Chodź, pelet 12 mm, pikantna kiełbasa. Taki leszcz około 1,5-2 kilo. Trzeba szybko zarzucać zestaw w tamto miejsce. Stado zaczęło żerować. Także moja taktyka na początku była zła. Ryba cały czas dobrze żeruje i znaczy żeruje, dobrze odpowiada na takie ilości pokarmu. Kolejny koszyk w wodzie. Tym razem jeszcze dałem kiełbaskę PVA z peletami. Muszę powiedzieć, że to była taka dawka, tyle ile się mieściło w tym koszyku peletów dodatkowo, jakby podczepiona pod hak. Myślę, że ten leszcz skorzysta. Wskazania były dobre. Więc tam jest zestaw. Widać. O! Dobra, odkładam, bo wiadomo.
Leż żeruje pięknie. Tu są bańki powietrza, widać, że to stado. Stado weszło tą zanętę i tam wybiera je zdrowo. Nie wolno bagatelizować takich znaków. Jeżeli widzicie coś takiego w będącym miejscu, na przykład wiecie, że to są leszcze, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że one bardzo szybko mogą rozprawić się z nawet taką większą porcją zanęty. I warto być gotowym na dostarczenie takiej mocnej dawki. Ten koszyk powinien zawierać troszeczkę rzeczy. Brania nie są częste, ale na pewno są bardziej pozytywne. Przed chwilą właśnie miałem jedną rybę, spadła mi z haka. Nie wiem, może była źle zaczepiona, bo hold trout tylko chwilę. Ale naprawdę to podejście peletowe sprawdza się tutaj o wiele bardziej niż podejście z robakami. W ogóle mam wrażenie, że na tą dendrobenę ten leszcz jest tutaj o wiele mniejszy. Dodanie gu do peletu krylowego i kukurydzy spowodowało, że to branie było o wiele szybciej. Teraz dałem znowu pikantną kiełbasę, żeby zobaczyć, jak ten pelet się sprawdzi. Bardzo dobrze w tym roku mi się łowi na tą pikantną kiełbasę. Miałem wiele ryb. Myślę, że z tym miksem takim rybnym świetnie się komponuje ten pelet. No kukurydza tu dzisiaj jakby nie za bardzo działa. Zobaczymy zresztą. Teraz być może ten kolor tutaj nie odgrywa jeszcze aż takiej roli. Liczy się jednak zapach. Nie jest to takie łowienie w miejscach, gdzie wchodzi ryba i potrafi tak bardzo naprawdę mocno żerować i łowi się jedną za drugą. Trzeba się jednak namęczyć, trzeba poczekać, brania są wiele rzadsze, ale zdecydowanie nęcenie pozytywne większą ilością daje lepszy efekt. No i zobaczymy, co teraz się wydarzy. Właśnie ten zestaw w wodzie jest jakiś czas, może z 1,5 minuty.